Potrzeby inwestycyjne polskich firm w tej chwili skupiają się na różnych branżach, dlatego że generalnie mamy do czynienia z dużym popytem na produkty przemysłowe, na towary, na urządzenia. Dlatego to zapotrzebowanie jest i firmy potrzebują inwestować. Natomiast czy inwestycje ruszą i kiedy, to jest to otwarte pytanie i nie umiemy jeszcze sobie do końca odpowiedzieć na to, czy ta fala inwestycji już ruszyła, czy jesteśmy w przededniu, czy może będzie za chwilę, ale ja jestem optymistką i patrząc na duży portfel firm, którymi my się zajmujemy i z którymi mamy do czynienia, widzimy, że firmy z optymizmem patrzą w przyszłość i myślą raczej już o scenariuszach popandemicznych. Wiadomo, że pandemia jeszcze się nie zakończyła, jeszcze będziemy z nią żyć, ale jesteśmy coraz bardziej odporni jako gospodarka na efekty pandemii, dlatego inwestycje na pewno ruszą, bo generalnie brakuje wszystkiego. Brakuje również rąk do pracy, ale to jest kolejna bariera, która być może jeszcze chwilowo wstrzymuje inwestycje. Wiele produktów może być wykorzystywanych do tego, aby pozyskać środki dla firm. Mamy oczywiście klasyczne kredyty, pożyczki, oczywiście leasing, factoring, czyli wszelkiego rodzaju produkty, które dostarczają środków do firm, również rynki kapitałowe, czyli obligacje i pozyskiwanie kapitałów na giełdzie. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że rynki wyceniane ją firmy na historycznie wysokich poziomach, a więc też teoretycznie jest to bardzo dobre miejsce na pozyskiwanie kapitału. I tutaj firmy mają wiele, wiele produktów do wykorzystania. My staramy się pokazywać tą różnorodność dla firm i tak dobierać i doradzać firmom, aby wykorzystywały te produkty, które są optymalne dla ich sytuacji w danym momencie.